Jaki Wiktor? Ten z czwartej B? Jego mama jeździ na skuterze! Oj, nie ten! To taki francuski pisarz! Czyli to może być prawda! Z Kamila trzeba wydobyć dobrego człowieka! A dobro jest w każdym! Tylko trzeba dać mu szansę! Ale jak to zrobić? I gdzie ta dobroć w Kamilu siedzi? W głowie? Czy w plecach? Ej, a może w kciuku? A u ciebie zawsze w brzuchu, gdy zjesz kilka pączków. To ja zaproszę go na mecz tenisa. No co tak patrzycie? No zagram z nim. Jeśli się zgodzi, to znaczyć będzie, że już się otworzył, a potem wszystko pójdzie jak z płatka. Kamil nie przyjął zaproszenia do wspólnej gry w tenisa. Na propozycję Mirka odparł, że nie będzie równych szans. Przecież na wózku gra się mniej sprawnie. Wolał grać ze swoim tatą. Mirek znalazł chętnego do gry w osobie Jasia, tego od tlenu i tortu w spiżarni. Jasiu nie umiał grać, ale miał dużo dobrych chęci. Tonia i Kajtek wybrali się na korty tenisowe, by zobaczyć, jak radzi sobie Mirek i Jasiu. Jasiu co chwilę biegł po piłkę, w którą nie trafił lub która wypadła za siatkę ogradzającą kort. Mirek cierpliwie instruował Jasia i powoli udawało się Jasiowi przebijać piłkę nad siatką. Mirek i Jasiu świetnie się przy tym bawili. Tuż obok, na sąsiednim korcie, grał Kamil ze swoim tatą. Kamil zerkał co chwilę w stronę Mirka. W jego oczach można było dostrzec błysk podziwu dla chłopaka na wózku świetnie radzącego sobie z tak trudną grą, jaką jest bez wątpienia tenis. Kamil zastanawiał się, dlaczego odmówił wspólnej gry z Mirkiem. Po kolejnej piłce i zdobyciu kolejnego punktu Kamil poprosił tatę o krótką przerwę i podszedł do Toni oraz Kajtka. Cześć! Nieźle sobie radzi ten wasz Mirek. Widać, że ma technikę. To nie trzeba było odrzucać jego propozycji wspólnej gry. No coś ty! Nie ma ze mną szans. Poza tym ja wolę grać sam. A może i wstydziłeś się grać z kolegą na wózku? No powiedz, wstydzisz się z nim pokazać? Masz szczęście, że jestem sportowcem, bo gdyby nie to, to miałbyś game set mecz za to, co powiedziałeś. Kamil? Ale tak szczerze, ty się boisz? A niby czego miałbym się bać? No boisz się, że przegrasz z chłopakiem na wózku. Nieprawda! Niczego się nie boję. Wracam na kort. Cześć! Kamil nie chciał dłużej rozmawiać o tenisie. Nie chciał też przyjść na spotkanie pod pączkowym drzewem. W ogóle przestał rozmawiać z kolegami i koleżankami i zamknął się w sobie. Pokrzywa! Mówiłem wam, że pokrzywa! To nie Kajtek mówił, a Mirek, którego mama jest psychologiem. Ale kto by tam teraz pamiętał? Pani Elwira martwiła się Kamilem, ale też martwiła się występem klasowego zespołu muzycznego. Kartki z kalendarza spadały każdego dnia jak jesienne liście i nieuchronnie zbliżała się data szkolnej akademii. Nadal nie udało się przekonać Kamila, by uczestniczył w próbach zespołu. Co my zrobimy? Może dziewczęta zaśpiewają, a chłopcy będą grać? Damy radę, proszę pani. Proszę się nie martwić, będzie super, gwarantuję. Kajtek dzielił się swoim optymizmem, ale Toni ten optymizm nie wystarczył. Postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce. Nie może tak już pozostać na zawsze. Kamil zachowuje się jak pokrzywa, a Kajtek miałby śpiewać? To wróżyło katastrofę przed całą szkołą. Postanowiła rozmówić się z Kamilem. Spotkała go, gdy opuszczali szkołę. Kamil, zaczekaj! Zaczekaj, muszę z tobą porozmawiać! Kamil, słyszysz? Co chcesz? Oj, będziesz tak długo się jeszcze nie odzywał. Zrobiliśmy coś, co cię uraziło? No, gniewasz się na kogoś? Tak, zrobiliście. Zabraliście mi tenisa. Coś ty, jak to zabraliśmy?
Przecież możesz grać tyle, ile tylko chcesz. Nie mogę. A ty tego nie zrozumiesz. Poddałem mecz z chłopakiem na wózku. Pojmujesz, co to znaczy dla zawodowego sportowca? Trzeba mi było nie proponować tego meczu z Mirkiem. No i przepraszam. Nie wiedziałam, że tak to przyjmiesz. A czy to znaczy, że już nie grasz w tenisa? Czasem jeszcze trenuję z moim tatą. Sama widziałaś, nie udawaj. No tak, bo ja właściwie chciałam ci powiedzieć, że nie musisz grać przeciwko Mirkowi. Wiem, że nie muszę. Gram kiedy chcę i najlepiej sam. No właśnie, dyrektor szkoły szykuje reprezentację na spartakiadę integracyjną. Mógłbyś zagrać w jednym zespole z Mirkiem. No wiesz, po jednej stronie ty i on. Taka integracja. Jak to? No, możecie być po jednej stronie. Rozumiesz? Jeden zespół, reprezentacja szkoły. Rozumiem, że możesz nie chcieć, ale może to przemyślisz. Zastanowię się. A ten Mirek to chciałby ze mną grać? Pytałaś go? Spotkajmy się dzisiaj pod pączkowym drzewem, to ci powiemy. Przyjdziesz? No dobra. Znaczy, nie będzie łatwo, ale przyjdę. Kto chciał zobaczyć pączkowe drzewo, musiał przejść obok apteki, którą prowadził pan aptekarz. Apteka znajdowała się przy ruchliwej ulicy. Ubrany w biały fartuch i barwny krawat dostosowany do pór roku, pan aptekarz witał dzieci szerokim, sympatycznym uśmiechem. Latem krawat był zielony lub w kwiaty. Jesienią to krawat w charakterystyczne klonowe liście mieniące się kolorami jesieni, w których przeważał kolor żółty. Zimą na krawacie pojawiał się śnieżny bałwan z marchewkowym nosem, a wiosną znowu kwiaty i rozradowane wróble. Musicie bowiem wiedzieć, że pan aptekarz był wielkim przyjacielem zwierząt i bardzo o nie dbał. W ogrodzie tuż obok apteki ustawił duży karmnik dla ptaków, a na każdym drzewie umieścił budkę lęgową. Ptaki dziękowały mu, znosząc do ogrodu przeróżne przedmioty znalezione gdzieś na polnych drogach i parkowych ścieżkach. W tej niezwykłej kolekcji znalazły się kapsle od butelek, drobne monety, spinacze biurowe, korale i nawet jeden kolczyk. Kamil przechodził właśnie obok i przywitał się z panem aptekarzem. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry, Kamilu. A katar już minął? Tak, już sobie poszedł i go nie widać. Znakomicie, Kamilu. Jakby się gdzieś skrył i znowu spróbował zakręcić ci w nosie, to zaraz do mnie przybiegaj. Coś na to poradzimy. Dziękuję, panie aptekarzu. Do widzenia. Do widzenia. Kamil, zadowolony z tej krótkiej rozmowy, szybkim krokiem skierował się w stronę domu Kajtka, za którym w ogrodzie rosło słynne pączkowe drzewo, pomagające dzieciom tak wiele zrozumieć. O, jest już Kamil! Cześć! 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 No to możemy zaczynać. Czy paraolimpiada coś wam mówi? Parking, tak, i wszystko jasne. Oj, Kajtek, przestań żartować. Chodzi o zawody sportowe osób z niepełnosprawnościami. Nasza szkoła też bierze udział w tych zawodach. Dyrektor wymyślił, że wystartujemy w dyscyplinie, która jest wam bliska. Kamilowi i Mirkowi. Czyli w tenisie ziemnym. Ekstra, nie? Co ekstra? No, możecie zagrać w debla. To znaczy we dwóch po jednej stronie. Kamil i Mirek na swoim wózku. Co tak milczycie, chłopaki?
No super zabawa! Będziecie reprezentować naszą szkołę! Gratulacje! Tylko czy Kamil się zgadza? Bo ja się zgadzam. No, dawaj! No, mów, Kamil, to wielka okazja! Come on! Czekam. No, mów w końcu, no, ile mam czekać? Dobra, zgadzam się. Ale pod jednym warunkiem. Pod jakim warunkiem? Zaprosicie mnie pod pączkowe drzewo, gdy już pączki dojrzeją, dobra? Masz to jak w banku. Zapraszamy każdą pokrzywę. Zapraszamy każdą osobę, która chce coś zrozumieć. I chcemy, abyś został z nami na zawsze. Żebyś był naszym prawdziwym kolegą. Jak taki prawdziwy przyjaciel. To teraz wam powiem, co zauważyłam na korcie, kiedy tak na was patrzyłam. Jesteście jak dwa pączki. Jeden plaskaty, a drugi cały. Ale oba smakują tak samo. Pamiętam. Tak mi wyjaśniała mama różnicę pomiędzy osobą z niepełnosprawnością, a osobą w pełni sprawną. Wtedy, gdy usiadłem w koszyku pełnym pączków, jednego tak zgniotłem, że... Dokładnie tak było. Wiecie co? Dobrze, że pączkowe drzewo pomaga zrozumieć. To mądre pączki. A jakie smaczne! Oj, Kajtek. Jutro ugotuję dla ciebie zupę pokrzywową. Nie wiem, czy ja to zjem, wiesz? Cała czwórka przyjaciół szybko przeszła do ustalania taktyki meczu tenisowego. Kajtek został serwisantem, szczególnie gdy chodzi o serwowanie soków owocowych, a Tonia menadżerem tenisistów. Kamil przygotował scenariusz występu i nawet troszkę zaangażował się w reżyserię wydarzenia. Tak oto kolejny raz pączkowe drzewo pomogło.